Jak ty wspominasz Anię jako przyjaciółkę? Wiesz co, to było taka naprawdę dużo wsparcia miałam od Ani i myślę, że w drugą stronę też. My tego nigdy nie analizowałyśmy, zawsze mówiłyśmy, że jesteśmy frędziarami, że się świetnie rozumiemy, że w pół słowa wiemy co u której. Natomiast no to było takie naturalne, ja trochę byłam taką, że tak powiem, zastępczym mężem, Jarkiem, bo jak ten etap był poznański, to Jarka głównie nie było niż był w domu, w związku z tym przyszłyśmy na fitness, który ja inicjowałam, bo ja po prostu byłam chora, jak nie zaczynałam od spinningu. Potem jechałyśmy do domu, robiłyśmy zakupy, odbierałyśmy Oliwię z przedszkola. Ania gotowała, ja składałam pranie i taka była nasza codzienność, więc trudno powiedzieć o tym, bo my gadałyśmy w tym czasie, jak Ania gotowała, czy chodziłyśmy na godzinne spacery z wózkiem, z Oliwią, potem z Szymonem, no to były godziny rozmów i tego samego podejścia do naszego zawodu, do tego trzymania się na dystans od Warszawy, więc no i tych samych temperamentów, no bo to widać w programach, w których występowałyśmy. W którymś momencie TVN nas zbanował i powiedział, że już dalej nie, razem w duecie nie. Więc ja pamiętam, jak do Szymona Majewskiego powiedzieli mi, że z Anią nie, to założyłam koszulkę z jej wizerunkiem, sobie specjalnie wydrukowałam i powiedziałam jest. Wiesz co, to akurat jest mi ciężko cokolwiek przytoczyć. Ja mam dużo fajnych wspomnień z mamą, ale nie mam takiego jednego wspomnienia, które jest jakieś moje ulubione albo które dobrze pamiętam. Najpiękniejsze wspomnienia związane z mamą są związane z pracą z mamą przy filmie Bilet na Księżyc, gdyż to był czas, gdzie spędziłem dużo czasu z mamą sam na sam. I pamiętam bardzo dużo miłych rzeczy, na przykład, nie wiem, nauka tekstu wieczorami w hotelu albo chociaż zwykłe wygłupianie się na planie filmowym. Najpiękniejsze mam wiele wspomnień. Już to mówiłem wcześniej, że my byliśmy 13 lat, zaczynaliśmy jako praktycznie dzieciaki, potem razem dojrzewaliśmy. Dojrzewały nasze kariery, bo byliśmy na początku naszej drogi, jeżeli chodzi też o sprawy zawodowe. Dojrzewaliśmy jako para, jako związek, jako rodzice później, więc jednego etapu nie mam. Mam wiele wspaniałych chwil, wspaniałych momentów, które pamiętam, które trzymam w sercu, a niektórymi się nawet tutaj podzielimy w tym filmie.